Siemano, lecimy na basen zaraz, z rana, drugi vlog wjeżdża i trzeba trochę się wyżyć, szczególnie ta mała. Musi trochę wyżyć siły, bo ma za dużo energii. Mierzenie stroju. W końcu się udało, że trzecim razem któryś mam dobry i nie spada. Wjeżdżamy do kuchni. My już po basenie. Okej, lecimy z masą burgerami. Obieramy bataty, które najpierw jadą do piekarnika, ponieważ dość długo się robią, tak od 35 do 40 minut. Więc myślę, że razem z burakiem od razu dajesz? Wiesz co, ostatnio jak robiłam, to się trochę przypiekło, to też później troszkę damy buraka. Okej, okay, czyli batat będzie zamiast buły. Tak jest. Więc będzie to nietypowy burger, ale pyszny, bo już próbowaliśmy. Patty będzie teraz kroiła bataty, takie dwa grubsze kawałki, co będzie zamiast buły. I powiedzmy, ten batat ważne, żeby był jak najszerszy, żeby właśnie z powodzeniem mógł zastąpić nam bułkę. Generalnie jeszcze będzie do burgera wchodził burak, tak jak Patka wspomniała, ser kozi, sos czosnkowy i jeszcze miks salat możecie dać, chociaż my dzisiaj nie mamy, bo akurat nam się skończył, więc dorobimy sobie warzywa jakieś z patelni obok. Proszę, 107 na Patki. Okej. Okay. 107 gram. 105. Czyli dwie takie części batata jak będą tak. Prawdopodobnie miały około 100 gram. Dla mnie dwa burgery. Ale to nie ma tylko małą bułeczkę będzie miał. Dobrze, to nic. Batady bardzo polecam Wam przyprawić tą przyprawą do ziemniaków. Jest najlepsza z prymata. U nas na 200 stopni rozgrzany piekarnik, ponieważ mamy elektryczny. Góra i dół. Na 15 i jazda. Dobra, zaraz sobie będziemy smażyć mięcho na oleju kokosowym. Tutaj zaraz będzie milony mieszane. Dobra, ja jeszcze wspomnę parę słów o produktach naszych. Generalnie jest to mega zdrowy burger, bo nie będzie tutaj żadnego glutenu. Laktozy, bo sera, z jakiego korzystamy, jest ser kozi, więc on tam nie posiada laktozy. Jak Wam to nie przeszkadza, to możecie spokojnie użyć normalnego, żółtego sera, jeśli nie jesteście uczuleni, czy nie macie żadnych chorób autoimmunologicznych. Patka właśnie kroi nam buraki. Tak, mam trzy takie grubsze plasterki. Okej. Okay. Teraz się tutaj do pudełka. Burak jest bardzo zdrowy. Ja sam ostatnio dosyć często jem. Z uwagi na to, że borykałem się trochę z niedoczynnością tarczycy, teraz już jest temat ogarnięty, ale generalnie jeśli macie problem z tarczycą, to spokojnie jedzcie sobie dużo buraków, bo mają one jod, mają generalnie też trochę selenu, ale również bardzo pozytywnie wpływają na oczyszczenie krwi z toksyn, na lepsze po prostu krążenie krwi. Sorry. Także bardzo dobrze się sprawują jako superfoods, o którym się jakby nie mówi się o buraku często jako superfood, ale moim zdaniem spokojnie można go do takich zaliczyć. Natomiast bataty, również bogactwo witaminy B, podobnie jak burak, kwas foliowy. No generalnie powiem Wam, że mega dobra opcja, jeśli chodzi o węglowodany, bo są dużo bardziej wartościowe niż zwykłe ziemniaki.
Łączy ich właściwie tylko nazwa ziemniaków, ale są zupełnie inne, nie są warzywem krzyżowym, tak jak zwykłe ziemniaki i dużo lepiej się sprawdzą u osób właśnie z niedoczynnością tarczycy, tak jak w moim przypadku, także dobór składników nie jest przypadkowy. Jeśli chodzi o mięso, no to myślę, że na jednego burgera będzie to tylko 100 gram, tak żeby, bo one ogólnie nie są dużej wielkości z uwagi na ograniczony rozmiar bułki, czyli naszego ziemniaka, dlatego wchodzi tam tylko 100 gram mięsa do jednego burgera, ale burgerów możemy sobie zrobić z powodzeniem 2-3, także według makroskładników, jakie tam macie w swojej diecie, zapotrzebowania, to sobie już tych burgerów odpowiednio tyle robicie. Jeśli chodzi o mięso, to mamy połączenie wieprzowiny, wołowiny, takie mi najbardziej smakuje. Sama wołowina trochę jest za chuda, w sensie trochę za sucha do mielonych. Karczek wieprzowy daje fajnego posmaku, także to mięso jest dużo, dużo smaczniejsze. No i mielimy je sami, także nie jest to takie kupne z paczki, co Wam również polecam, żeby nie kupować, bo niestety tam dużo jest jakichś tam dodatków, ulepszaczy i to mięso jest troszeczkę inne. I tak naprawdę nie wiemy, co tam mamy w środku, nie? Także co tam ładują Ci producenci, ciężko jest powiedzieć. Lepiej widzieć kawałek, który się chce zmielić i poprosić po prostu w mięsnym, żeby nam zmielili. Okej, okay, patka tutaj już ładnie łączy na cebulkę z mięsem. Tak jest. Zaraz czosneczek do tego wpadnie. Jasna, sól himalajska właśnie i pieprz. Tu jest dawać nie wiadomo jaką dużą ilość przypraw i psuć ten smak. Dokładnie. Cebula, czosnek bardzo fajnie będą działać antybakteryjnie, synergistycznie działają ze sobą i tak naprawdę bardzo wspierają naszą odporność, także też je warto sobie gdzieś tam przemycać do różnych potraw, do różnych mięs. Smakują super i generalnie, tak jak mówię, wspierają naszą odporność. No troszkę. No trochę więcej jeszcze. Ale potem będzie zawodnica. Nie będzie. Mi się nie wtrąca. Okej. Okay. Również Wam polecam dodawać do mielonego trochę wody, bo to jakby determinuje ich późniejszy smak. Nie są, tak jak mówiłem, takie suche i są takie sprężyste. No, są dużo, dużo lepsze. Także mały myk, a naprawdę te mielone zawsze będą udane. Druga istotna rzecz, jeśli chodzi o smażenie mielonych, żeby były perfekcyjne, to wrzucić je na rozgrzany olej. W naszym przypadku chyba dzisiaj kokosowy albo smalec. Nie wiem jeszcze, co nam na czym będziemy smażyć, ale musi być rozgrzany. Inaczej, jak to wrzucicie takie mięso surowe na ten zimny olej, no to one to wszystko wpije, no i będą po prostu takie papcie tłuste, nie? Generalnie my jesteśmy po basenie właśnie, z rana pojechaliśmy, mała Sara trochę popływała, ona jest bardzo, bardzo aktywna, jak tam byliśmy raz na basenie z takimi niemowlakami jak ona, no to wszystkie raczej tak statycznie tam w tej wodzie się nie poruszały się po prostu, a ona ciągle żywa, ciągle nogi chodzą, ręce, także bierzemy ją też na taki zwykły basen, no i dzisiaj byliśmy, Patka sobie trochę odpoczęła, bo jest tydzień do zawodów, także żeby fajnie ta wody się pozbyć spod skóry, żeby te mięśnie odpoczęły, także bardzo fajnie również polecamy jacuzzi sobie włączyć, żeby właśnie się fajnie zregenerować i dać odpocząć. Patka jest przed zawodami i już raczej nie może smażyć na tłuszczu, więc wrzuciła swojego mielonego do piekarnika wraz z burakami, a ja sobie rozgrzewam tłuszcz, olej kokosowy i jak się fajnie rozgrzeje, wtedy wrzucamy mielone, tak żeby nie wchłonęły nam tłuszczu. Szkoda, że nie mamy żadnych sałat, żadnych świeżych warzyw, no ale co zrobić. Specjalnie nie jechałem do sklepu po te warzywa, więc użyjemy warzyw z patelni. Okej, nasze mielone. Jak się nam fajnie zarumienią, to je przerzucamy.
warzywa z patelni. A tu odpady mielone, buraki, bataty. Jeszcze 10 minut, także jeszcze chwilę i wcinamy. Generalnie jeszcze chciałem Wam powiedzieć troszkę o genezie tych vlogów, czyli co tak naprawdę chciałbym Wam przekazywać. Jestem osobą od jakiegoś czasu, która mocno się interesuje rozwojem osobistym, motywacją, wszelkimi aspektami po prostu osiągnięcia sukcesu w życiu i jakby chciałbym Wam część tej wiedzy przekazywać. Być może uważacie to za głupie albo bezużyteczne, ale uważam, że dużo robi po prostu nasze nastawienie, to co mamy w głowie, jak wstajemy rano, jak kładziemy się spać, co sobie myślimy o sobie, o ludziach. Także jest to moim zdaniem kluczowe w jakiejkolwiek kwestii, w czymkolwiek chcemy, cokolwiek chcemy osiągnąć w życiu. Czyli czy chcemy być sportowcami, czy biznesmenami, czy świetną matką, czy świetnym ojcem. Moim zdaniem przekłada się to po prostu na każdą płaszczyznę życia. I bardzo istotne jest, tak jak mówię, co macie w głowie. Ja wstając rano, pierwsze teraz co myślę, to po prostu dziękuję. Dziękuję za, jestem wdzięczny za wszystko, co mam, że mam zdrową rodzinę, że w ogóle mogłem założyć rodzinę, że po prostu na wszystko zapracowałem i wszystko po prostu niczego mi nie brakuje. Że mogę robić to, co kocham i Wam również polecam, zacznijcie po prostu dzień od mega pozytywnego nastawienia, nie, że muszę wstać i muszę iść do pracy, wiadomo, każdy idzie do pracy, każdy ma swoje obowiązki, ale nikt od Was nie wymaga, żebyście wstawali ze złym nastrojem, wstańcie z dobrym nastrojem, wstańcie z nastawieniem wdzięczności, że wszystko macie, niczego Wam nie brakuje. Bo jest mnóstwo historii ludzi, którzy mają mają dużo gorzej od Was i też dają radę, a nawet osiągają większe rzeczy. Więc nie tłumaczmy jakieś małe niepowodzenia, czy jakieś może coś, co nam brakuje w życiu, tym, że mamy zły humor. Wstań z wdzięcznością i zacznij dobrze dzień. I gwarantuję Ci, że takie pozytywne nastawienie od samego rana bardzo dużo zmienia. Natomiast kładąc się spać również nie myśl o tym, co Ci się tam przytrafiło, kto Cię wkurzył. Po prostu wybacz tym osobom, które coś tam Ci zrobiły, czy to jest mniejsza, większa rzecz. Nie obchodzi mnie to. Ciebie to też nie powinno obchodzić. Wybacz tym osobom. Będziesz miał czystą głowę i nie dasz satysfakcji tej osoby, że się na nią wkurzasz. To raz. Dwa. Negatywne jakieś tam sytuacje, które miałeś podczas dnia, również wyrzuć z siebie, myśl, co pozytywnego zrobiłeś dla siebie. A jeśli Ci się nie udało nic zrobić pozytywnego, naprawdę nie potrafisz nic kompletnie znaleźć, to pomyśl, co zrobić jutro, żeby tak było. Co zrobić jutro, żeby być lepszym, żeby choćby o 1% być lepszym jutro. Także bardzo ważne jest nastawienie, jak rano wstajemy, jak się kładziemy spać, to wszystko ma znaczenie. Dużo ludzi myśli, że życie to jest dzieło przypadku. W żadnym przypadku życie nie jest dziełem przypadku. Musicie to wiedzieć. Wszystko ma swoje uzasadnienie, jakby nic się nie dzieje bez przyczyny i robią nam się mielone, trochę już nam się przypalają, więc je wyłączę, bo się zagadałem. I jakby musicie to kontrolować, musicie wziąć odpowiedzialność za własne życie, za to, co macie, bo to tylko jest tak naprawdę wasza odpowiedzialność, co macie w życiu, czego nie macie i co sobie zawdzięczacie. Także weź w swoje ręce swoje życie, bądź odpowiedzialny, wyrzuć pieprzoną frustrację z siebie i myśl pozytywnie, od rana do wieczora. A jak się coś dzieje źle, to uspokój myśli, kontroluj stres, co by się nie działo. Im szybciej go zaczniesz kontrolować,
tym zaczniesz szybciej kontrolować swoje życie. Jak będziesz się ciągle stresować, to będzie to wpływać na twój układ autoimmunologiczny, twoja odporność po prostu spadnie, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ci nic nie będzie w życiu wychodzić, za coś nie będziesz brać, bo po prostu negatywne emocje będą cię hamować, tak? Czyli nie będziesz robić żadnego postępu, będziesz chorować i tak naprawdę nic się nie będzie udawać. Więc zastanów się, jakiego chcesz życia. Czy dzisiaj podejmujesz decyzję, że bierzesz w swoje ręce swoje życie, myślisz pozytywnie, jesz dobrze, bo to też jest bardzo istotne. Też na tym vlogu będę mówił o właśnie pozytywnym wpływie jedzenia, a nie po prostu liczenia kalorii, co często się zdarza na różnych kanałach. Można spotkać, że licz makro i wszystko będzie ok. Ok, jeśli jesteśmy zdrowi i mamy 18-20 lat, liczenie makro nie jest złe. Nie mówię, że nie jest to dobra droga do uzyskania, to znaczy jest to droga do uzyskania dobrej sylwetki, tak? Można osiągnąć dobrą sylwetkę jedząc w fast foodach. Pytanie, czy jest to zdrowe? Mając 18 lat, 20, ciesząc się dobrym zdrowiem, może to być jakaś droga, ale nie uważam, że to jest dobra droga. Okej, lecimy z układaniem naszych burgerów. Okazało się, że wystarczyło 30 minut tym razem na bakoty. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truths for some robbers. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Nasze burgersy, ja mam dwa. Bang in your head. Bang. Ale mam główki zajebiste. Ten nie wygląda na burgera, ale... Jak to nie? Ten twój już bardziej. No to ma taki, taki stożek. Mmm. Masakra. Zajebiste są. Polecam serdecznie. Siemanko. Jak widzicie, dzisiaj jestem z Tomasem na treningu. Robimy plecy. Na początek dobra rozgrzewka. 10 minut orbitreka. A później myślę, że pójdziemy się trochę porolować. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na piórze. Trochę inna sceneria niż ostatnio. I powiem wam szczerze, że zauważyłem taką tendencję na takich klubach fitness, że mało kto ciężko trenuje. My przełamujemy ten schemat i pokażemy, jak się trenuje. Większość ludzi tu przychodzi z telefonami, albo przychodzi sobie pogadać, co w ogóle nie ma nic wspólnego z treningiem. Cały rok tak samo wyglądają, cały rok tak samo słabo trenują. Nie mówię, że słaby trening jest zły, bo też trzeba zrobić roztrenowanie, ale wszystko ma swój czas. Także bądźcie najciężej pracującymi osobami na siłowni, a wtedy coś z tego będzie. Mamy rozgrzewkę, trzy elementy rozgrzewki. Pierwszym był orbitrek, 10 minut. Tutaj mamy rolowanie, Tomek właśnie robi. No i jeszcze takiego dynamicznego rozciągania, czyli krążenia jakieś, wszelkie wymachy, tak żeby się maksymalnie dobrze rozgrzać. Feelings is it all? Let me show you how.
prepare you to lay it up. I like the way you work it. No diggity. I'm about to bag it up. Nie traktuję tego jako ćwiczenie, raczej taką rozgrzewkę, chociaż i tak bardzo dobrze angażuję śródę tlenu, więc jakaś tam hipertrofia i tak powinna zachodzić. Natomiast robię takie 3 serie, 15-20 ruchów, żeby właśnie dobrze rozgrzać plecy i przygotować je przed ciężkim wiosłowaniem, jakie będziecie niebawem mieli okazję oglądać. Czyli jeszcze raz. Wciągacie łopatkę w dół i wspinacie mocno środek pleców. Tutaj to doskonale widać. Pierwsze ćwiczenie, wysuwanie pegleja z wąskim rozstawem łokci, łokcie blisko ciała. Będzie to odwrotnością wyciskania na klatkę, tylko wykonujecie ruch w drugą stronę. Ważne jest pełna opadłowia. Tak byście chcieli złamać sztangę, prowadzicie wąsko łokcie, tak samo przy wyciskaniu warto w ten sposób prowadzić łokcie. Jedziemy 3 serie na wąsko, z wąskim rozstawem łokci i 3 na mega szerokim rozstawem z prowadzeniem powyżej linii klatki. Jak się przyjęło to robić zwykle, tylko chodzi o to, żeby maksymalnie zaangażować najszerszy grzbietu, co umożliwi nam właśnie taki ruch bardziej przenoszenia. Nie ściągamy tutaj, to bardziej przenosimy do góry. Dłonie mają wam służyć tylko jako haki. Cała praca ma się skupić na plecach, czyli staracie się myśleć, żeby tylko spinać plecy, a nie pracować łapami i maksymalnie je wyłączyć z pracy. In the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit. When I said to them, like, I'll be murdering it. And we living real good. Mainstream, but it's still good. I got raw shit, I got real shit. But right now, it's time for that feel good. We call that balling. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back, cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's balling, balling. I came from nothing to something. Like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is nothing.
no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', closing $1 million deals. Catch me swervin', burnin' $100 bills. How I feel when you ballin'. Goin' places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. You know that we ballin', we be goin' all in. Hold on, let me slow it down so y'all get the shit. These haters talk, but I don't give a shit. Got models, bottles, and the piff is lit, but we ballin'. Kinda like sprawlin' and rollin'. On the road to riches, never stallin'. Got your girl up all on my nuts, boy, she do it with joy, no almonds. Living life to perfection. VIP, that's the section. Presidential watch, presidential suites. You would think we held an election. Nick, go logic first, and I'm up next. I do not converse, I just cut checks. I do not rehearse, I just drop the verse. I need a cop, I heard some questions. Tomek, powiedz coś o planach startowych. Moje plany na ten rok to są Wrzosła Śląska. Taki jako pierwsza impreza moja. Ale może jeżeli się wyrobię, to jest tam coś wcześniej, ale to nie będę mówił, bo to nic nie wiadomo. No Mistrzostwa Śląska, później 2 tygodnie są do Polski, to myślę, że to już tak samo takie docelowe też to będą do... Na Polski docelowa forma. No i w ogóle waga, do której będę chciał się tak wbić, bo na Śląska, tak wiadomo, połówek nie ma. No i zobaczymy, nie? Trzeba cisnąć cały czas. Dokładnie, a wyglądasz zajebiście. Poszedłeś, masakra. Zresztą możecie zobaczyć ostatnie materiały, jak tam kręciliśmy wcześniej i porównać sobie formę Tomka. To jest przepaść między tą formą, no, a tą wcześniejszą. Myślę, że jest dobrze. No. Jest dobry rezultat, mam nadzieję. A to ile przerwy robiłeś, że tak zbudowałeś tyle miecha? No w sumie moje ostatnie start był na Śląska. Bo na... Czyli rok temu jakby. Rok temu, no. Trochę odpocząłem, było trochę takiego luźniejszego okresu, ale cały czas jednak była mi zatrzymana. No i później już ciężary same poleciały, nie? Zajebiście. Okej. Cały czas gdzieś, wiadomo, praca ciężka, czytanie, szlifowanie, dzielenie się wiedzą. Przede wszystkim mądre trenowanie, nie? Tak, dokładnie. Nie było tam jakichś przypadkowych mądre treningów. Mądre wskazówki, jakieś zaplanowane posunięcia. Bodajże 5. ćwiczenie. Pracujemy tutaj na lekko zgiętym łokciu, sam najszerszy pracuje, izolujemy go dosyć mocno, wybracie się. I rap Maryland, home of the terrapin. Say you spit crack on me, we spit that heroin. Bring it right to your front door like I'm Carolyn. Standing next to me would be so embarrassing. Yeah, we be ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin'. Closing $1 million deals. Catch me swervin', burnin' $100 bills. How I feel when you ballin'. Goin' places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. Moc. Jeszcze barki przed nami. Plecy w zasadzie ostatnie ćwiczenie. Na barki zrobimy wyciskanie z szerszym zestawem łokci i one też fajnie będą atakować zębaty, więc plecy jeszcze dostaną małe dobicie, a jednocześnie postymulujemy barki, które jednocześnie też były stymulowane przy plecach, więc wszystko się fajnie uzupełnia i myślę, że spoko plan. Także będzie się odbywać rośnięcie, a wy musicie pozostać z nami, żeby to wszystko obserwować. Słyszałem taki wywiad, że to jest niemożliwe w ogóle, żeby rozwijać się na redukcji. Co ty, Tomek, o tym sądzisz? Gówno prawda. Jesteś doskonałym przykładem, nie? Dokładnie. Że się rośnie cały rok. Tak.
Boom. Jest moc. Ale troszkę musiał barki dzisiaj znów, ale to jest takie taki jest przemyślane. Taki jest urok tego, obsesji. Dokładnie. Wasza obsesja panuje cały czas. Obsesja doskonałości. Dokładnie. Okej, tak jak wam już Tomek wcześniej wspomniał, trochę rozszerzamy, nie robimy wątko, tylko szerzej. Taki mały trik od Phila Hipa, podejrzany, właśnie pozwala bardziej boczne akwą zaatakować. Polecam. Mniejszy ciężar trochę wchodzi w grę, ale czucie jest o niebo lepsze. Pamiętajcie, że nie możecie tak chodzić. My wszyscy się bardzo będę bawić. Mamy ostatnie ćwiczenie na barki. Najpierw były to wyciskania z trochę szerszym rozstawem łokci, później wznosy na przód barku, a teraz wnoszenia w pełnym opadzie słowia na tylny akton barku.